Dzień dobry. Witam się z Państwem w tym przepięknym miejscu w Dolinie Pięknej Pani. Dziś już nie jako zwykły turysta, tylko jako uczestnik sponsorowanego przez Unię Europejską w programie Erasmus Plus szkolenia pod tytułem Wszystko o winie. Dziś pierwszy dzień szkolenia, dojechaliśmy dosyć wcześnie, bo około 13 tutaj do Doliny Pięknej Pani. Mimo tego, że prawie nikogo nie ma, to może się okazać, że skosztujemy również wina. Poprzednim razem przyjechaliśmy tutaj razem z Kaśką. No i byliśmy tutaj głównie po to, żeby sprawdzić, jak smakują węgierskie wina. Eger to jest taki rejon, miejscówka, gdzie tych winnic jest bardzo dużo, winiarzy. Ogromne połacie, hektary wręcz starych winnic. A Dolina Pięknej Pani to jest taka miejscówka, gdzie jest chyba około 180 piwniczek rozsianych wokół takiego parku, wkopanych w skalę. No i można popróbować win, które winiarze tutaj mieszkający i tutaj pracujący nam mogą zaserwować. Zawsze musimy. Tak samo jak domy. Jak dom. Jeśli chodzi o na przykład Merlo, to od 5 lat mamy bardzo fajny Merlo też. Ale taki sam. Dobry, fajny, fantastyczny, ale w białych to zawsze trochę inny styl. Tak jak do pierwszej, tylko kwaszne. Wszystko co widzi, to i tak zetnie. A kombajn nie, bo częstotliwość można tych uderzeń tak ustawić, że rezonans nie powoduje oderwania tych niedojrzałych. Trudno jest schłodzić. Nie da się wyklarować już, bo już zawsze pracować, także same kłopoty. Owoc musi być chłodny, jeżeli nie, oczywiście można schłodzić, no ale czas i koszt. Ale jaki koszt, nie? Bo to obniżyć i czas, 30 A noc i rano nie ma problemu z rosą, że tam jest mokry owoc? Nie. Może być taki problem, ale to jeszcze w sierpniu nie ma. Nie da otworzyć tylko w pewnej pozycji, a jak wtedy jest miazga, to się wyleje. Wszystko ręcznie, żeby było sterowane i proste programy. Nie przekombinować nic. To znaczy, tak? Raczej problem jest, jak to zrobić mechanicznie. Jak to, w jaki sposób to zrobić. Ale inaczej. Jakieś uwagi co do takiej metody też chętnie. Znaczy, tu fermentuję 2-3 tygodnie. Są takie partie, były takie partie, kiedy 6 tygodni. Wtedy już skóry opadną, tak po fermentacji już wszystko opadnie, to już jest wino, ale jeśli cały czas mieszamy, to powstaje taki efekt batonaża, to jest te martwe komórki drożdżowe jeszcze dodają ekstra. Będzie nowa, no to o takiej wydajności mniej więcej trzeba planować też musimy. Jest temperatura aż 20 stopni, a to ona fermentuje teraz czy już skończyło? Dlatego prawie tam bardzo. Mieli też destylat takie i z miazgi, tej pierwszej, to znaczy palinka, z wytłoków grappa i brandy z wina, destylat z wina. Ten budynek używamy do starzenia wina, mamy beczki w tej chwili
to znaczy z początkiem roku mieliśmy 662 beczki i o beczkach jeszcze teraz bym pomówił, żebyście widzieli jakie mamy możliwości. Jest taki trend na rynku i to komunikuje Nowy Świat i też znawcy w Polsce, na Węgrzech, w gazetach, że beczka to po co, trzeba świeże, owocowe wina. Takie też na pewno są potrzebne, ale trzeba pamiętać, że są aromaty pierwotne pochodzące z owoców, wtórne pochodzące z fermentacji i trzeciorzędne pochodzące ze starzenia. Jeżeli nie starzeje wina, to po prostu tych aromatów nie będziemy mieli. Here in Hungary to. But this is all program for the to cały program to mają i drogo i pożywki. This in pończocha to jest. Pończocha, tak. Wiemy, stosujemy. He is wearing now. Ubrał właśnie. Chcecie promować, albo chcemy promować w regionie, albo jako winiarstwo. W pierwszym wariancie, to co my mamy, to tu jest pompa i tu jest taki prysznic. Producenci wiedzą mniej więcej, jak to planować i do ilu można napełniać. Kurczę, no nie da się ukryć, że to region tradycyjnie winiarski. Właśnie doczytałem się, że od XIII wieku uprawiają tutaj winorośl. Z 1200 któregoś tam roku są jakieś najstarsze skrypty na temat uprawy w tym rejonie białej winorośli. Chyba tak powinno wyglądać miejsce, gdzie tą enoturystykę w jakiś sposób umieją już prowadzić. Taka ciekawostka, że po tamtej stronie jest cała masa winnic, nawet stąd widać, już jest jesień, więc widać czerwone liście, nie tylko zielone i żółte, ale właśnie głównie czerwień. A po mojej lewej stronie jest stok, w którym, to może jest zbyt dużo powiedziane. Jest taki masyw skalny, w którym wykutych jest masa jaskiń, no i w tych jaskiniach ludzie, nie wiem czy nadal, ale na pewno kiedyś przetrzymywali wino. Myślę, że w tej chwili tak samo, przecież po co tracić energię elektryczną, skoro tam i tak jest stale taka sama temperatura. I tutaj za mną chłopaki od wczoraj, jak jechaliśmy tutaj na żarcie, to od wczoraj cisnęli w tej wielkiej prasie koszowej winogrona. No a tutaj za mną jest teraz pensjonacik, w którym przyszło mi spędzić najbliższych 5 dni winiarskiego szkolenia. Ostatni dzień węgierskiego szkolenia, my niespodziewanie trafiliśmy do takiej manufakturki, gdzie wytwarzają beczki, do pana Kaliny. Jechaliśmy tutaj specjalnie ponad półtorej godziny. Specjalnie chcieli przejść do pracy dla was, także wolne mają, ale... Czyli to dla nas robią pracę. Thank you.
Kamera czy zdjęcie? Nie, nagrywać ma. Tylko nas. Żeby było widać mnie tam zdjęcia. Widać. Dziękuję. Proszę. Trzeba tej karcie zrobić zdjęcie, bo ta karta jest zajebista. Nie zbierać tego, co prawda. Nie będziemy zabawiać. No już, dawaj, bo ci wystygnie. Czekaj, jeszcze jedna osoba. No, nie, to jest super, bo poczekajcie. Czekaj. Ja to nie.